Witajcie. Chciałam przybliżyć Wam dzisiaj tematykę rodzaju rzeczowników. Coś, co brzmi może troszeczkę strasznie, ale wcale nie jest takie trudne, ponieważ tutaj są znaczne podobieństwa pomiędzy językiem chorwackim a językiem polskim. Rzeczowniki w języku chorwackim odmieniają się przez liczby i przypadki i są przypisane do odpowiedniego rodzaju, męskiego, żeńskiego lub nijakiego. Jak rozpoznać te rodzaje? Bardzo prosto, po końcówce. Jeżeli rzeczownik nie posiada żadnej końcówki, to znaczy zakończony jest na spółgłoskę, to przypuszczalnie z dużym prawdopodobieństwem będzie on rodzaju męskiego, jak na przykład wyraz grad. Podobnie ma się rzecz później z przymiotnikami, które dodajemy do tych rzeczowników. Na przykład velik grad, czyli wielkie miasto. Grad znaczy miasto. W przypadku rodzaju męskiego tutaj znajdą się także wyrazy, jakby ta zasada, że jeżeli wyraz nie ma końcówki, nie do końca obowiązuje, ponieważ do kategorii rodzaju męskiego zostają przypisane wszelkie zapożyczenia, czyli na przykład słówko auto, ponieważ jest ono skrótem od automobil. Mimo że ma o w zakończeniu, będzie także rodzaju męskiego, czyli taj auto, velik auto. Co troszeczkę jest niewygodne dla nas Polaków, ponieważ u nas jest to auto, tak? Jest rodzaju nijakiego. Sandwich, taxi, zakończone na i, ale także rodzaju męskiego. W przypadku rodzaju żeńskiego i nijakiego jest już o wiele prościej, ponieważ w rodzaju żeńskim mamy końcówkę a, tak jak w języku polskim, czyli na przykład maczka, znany nam już wyraz, czyli kot. Maczka, jaka może być? Kakwa może być maczka? Maczka może być biela. Biela maczka, czyli biały kot. W tym rodzaju, w rodzaju żeńskim, znajdą się także wyrazy, podobnie jak w polskim, które nie mają końcówki, zakończone są na spółgłoskę, a mimo tego są rodzaju żeńskiego, jak noć, wieczór, lubaw, smrt. Czyli w języku polskim śmierć, noc, miłość i wieczór. Stąd też po chorwacku mówimy dobra wieczer, czyli dobry wieczór, ponieważ ta wieczer jest rodzaju żeńskiego, więc jest dobra wieczer. I rodzaj nijaki, wyrazy zakończone na o lub e, na przykład słońce, lieto, wino. Jakie mogą być przymiotniki? Tutaj na przykład cyrno, wino. Cyrno, wino. I tutaj uwaga, chodzi o wino czerwone. W języku chorwackim rozróżniamy wina na bielowino, cyrnowino, ewentualnie różiczasto. I to tyle. Na razie pozostaniemy przy liczbie pojedynczej. W kolejnym filmie przybliżę Wam liczbę mnogą i jak ją tworzymy i jak rozpoznajemy przy tej okazji. Bok!